Witajcie kochani. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat piramid, ponieważ dochodzą mnie słuchy, że moi znajomi kupują piramidy w Stanach Zjednoczonych, w Europie, tutaj w Niemczech, i chciałem kilka słów powiedzieć na temat tych piramid i jak to sprawa wygląda z promieniowaniem kształtu i właśnie tych piramid. A więc zacznijmy może od piramidy egipskiej. Piramida egipska ma to do siebie, że jest gładka z zewnątrz. Ma cztery boki i czubek, i jej podstawa jest kwadratowa. Także powiem Państwu jedno, że piramidy zaburzają pole magnetyczne Ziemi i są po prostu z jednej strony szkodliwe, a z drugiej strony są pozytywne. Są szkodliwe z tego, że na zewnątrz piramidy promieniowanie jest negatywne, na minus 8, a w środku w piramidzie promieniowanie dochodzi do plus 18. Także są w Polsce ludzie, którzy mają specjalne piramidy z drewna i zapraszają specjalnych ludzi, którzy chcą po prostu uzdrowić się do środka tej piramidy. W środku tej piramidy, dodam, jest promieniowanie bardzo pozytywne na plus 18. Tam też można magnetyzować wodę na plus 18. Ona podniesie się jej wibracja, prawda? Ale na zewnątrz piramidy niestety to promieniowanie będzie negatywne, będzie niestety minusowe. Także wszystkie te osoby, które posiadają piramidy w domu, czy to są z alabastru, czy z marmuru, czy z innegokolwiek kamienia, czy to są piramidy drewniane, mogą się liczyć z tym, że mogą mieć zapaści na zdrowiu, z tego względu, że na zewnątrz piramidy jest promieniowanie niestety minusowe. Jeżeli Państwo nie chcecie wyrzucać tej piramidki z alabastru czy z marmuru z Waszego domu, że możecie Państwo zrobić taki tak zwany dipole, czyli możecie wziąć drut miedziany, owinąć tą piramidkę od podstawy do czubka, na czubku tej piramidy zrobić taki malutki supełek i zostawić trochę, niech ten drut ostaje jakieś 1,5 cm z jednej i z drugiej strony. Wówczas jest tak zwany dipol i to promieniowanie negatywne piramidy zostanie jakby zamknięte i nie będzie ona nam szkodzić, nie będzie mieć promieniowania negatywnego, nie będzie źle oddziaływać na nasze zdrowie. Także polecam szczególnie magnetyzowanie wody piramidą, ponieważ wstawianie wody na przykład na noc do piramidy powoduje to, że ta woda naprawdę nam się zmagnetyzuje i będzie naprawdę dobra. I jeżeli ktoś ma piramidę na przykład malutką z marmuru ustawioną przy spaniu na stoliczku nocnym lub na półce we własnym pokoju, gdzie śpi, no radziłbym niestety jakby przemieścić tą piramidę w inne miejsce, ponieważ może tej osobie danej zaszkodzić na zdrowie, mogą wystąpić infekcje, mogą wystąpić różne zaburzenia osobowości. Także naprawdę nie polecam stosowania piramidy we własnym pokoju, gdzie się śpi. Drugi rodzaj piramidy to piramida schodkowa, proszę Państwa. Piramida schodkowa tutaj na Teneryfie, w Gimar, w innym programie zrobimy taki program na temat tej piramidy. Jest to piramida, która ma wiele tysięcy lat tutaj już na Teneryfie. Jest schodkowa, jest zbudowana przez plemiona Guanczów, które zamieszkiwały tą wyspę w dawniejszych czasach. Ta piramida schodkowa powoduje koncentrację pary wodnej i w efekcie opady, czyli po prostu powoduje odpowiednie oddziaływanie na pole magnetyczne Ziemi, powoduje koncentrację pary wodnej. W efekcie powoduje, że pada deszcz. Takie piramidy też spotyka się w Południowej Ameryce, w Centralnej Ameryce. Są zrobione niektóre z gliny, niektóre są zrobione z kamienia, w zależności od kultury, w zależności od regionu, w który się udamy. Budowane były tak zwane piramidy Słońca, piramidy Księżyca. Te piramidy miały odpowiednie ustawienie w stosunku północ-południe. No oczywiście w czasie wielu wieków, wielu tysiącleci po prostu ustawienie się w stosunku do północy i do południa się zmieniło, ponieważ bieguny się nastąpiło tak zwane przebiegunowanie Ziemi. Ale w dalszym ciągu te piramidy mają działanie i działają w taki sposób, że po prostu koncentrują tą parę wodną i jest, jak Państwo możecie zauważyć, tam na Jukatanie są dosyć obfite opady, jest to strefa bardzo zielona, jest tam dużo drzew, dużo roślinności. Zupełnie coś innego jak w Egipcie, który jest suchy, raczej jest klimat pustynny w Egipcie, wiemy. Po prostu piramida, taka jaka jest w Egipcie, o gładkich ścianach, wysusza całą okolicę i po prostu powoduje to, że nie ma opadów deszczu.
I piramida schodkowa jest zupełnym przeciwieństwem do piramidy tej normalnej, która jest w Egipcie. Jest po prostu jest piramidą, która nawadnia daną okolicę. Czyli zbudowanie piramidy schodkowej ma to do siebie, że nawodni nam całą okolicę wokół piramidy. Także polecam Państwu stosowanie piramidy tej egipskiej, jeżeli Państwo chcecie energetyzować wodę. Ale butelka musi być zawsze wstawiona do środka. Że tu nie oddziaływuje materiał, z którego jest piramida zrobiona. Piramida, forma piramidy jest zawsze formą piramidy. Ona będzie działać na zewnątrz zawsze negatywnie. Mówię o tej piramidzie egipskiej. I piramida, która jest z południa Ameryki, schodkowa, czy tutaj ta z Teneryfy, ona będzie sprowadzać opady deszczu na dane miejsce. Chciałem na końcu programu zareklamować nasze podkładki Energy Aaron, które są podkładkami na harmonizowanie struktur wody. To jest podkładka A4, która jest bardzo lecznicza. Tutaj Państwo macie reklamę naszej firmy i można napisać e-maila, jeżeli chce się zamówić. To jest podkładka ta duża. I ta średnia podkładka, jest to podkładka też na wodę, tylko że jest trochę mniejsza. Można tutaj stawiać butelkę wody, który w butelce plastikowej, lub też położyć sok na niej, lub szklankę, lub kufel piwa i ta struktura wody po prostu się zenergetyzuje. Również posiadamy odpromienniki mineralne. To jest odpromiennik Home Office. Ten odpromiennik jest bardzo przydatny, jeżeli Państwo pracujecie na komputerach, pracujecie na pulpitach elektronicznych, pracujecie w samolotach, w liniach lotniczych. Właśnie on powoduje, że te jonizacje tymi jonami dobrymi powietrza. Także jeżeli zamieścimy taki odpromiennik w pokoju, po prostu atmosfera się zjonizuje, jest lepiej oddychać, czuje się świeższy oddech. On tak wygląda, zademonstruję Państwu. Właśnie jest ten odpromiennik, on ma taki tutaj kompas namalowany i ta czerwona strzałka, która jest tutaj namalowana na tym odpromienniku, jest po prostu do wstrojenia na kierunek północny. Kładąc go na podłodze, nie na stoliku nocnym u góry, nie na półce u góry, tylko właśnie pod łóżkiem, tak żeby promieniowanie objęło nas, jeśli śpimy na naszym łóżku, czy tam tapczanie, po prostu żeby objęło całą powierzchnię naszego mieszkania. Także jeżeli jest mieszkanie, które ma 2 piętra, 3 piętra, 4 piętra, to bym proponował zainstalować go najlepiej w garażu, przykleić go albo do sufitu, albo w takim miejscu w garażu, gdzie po prostu nam nie będzie przeszkadzać i gdzie nie ma dostępu do zwierzaków, naszych kochanych psów czy kotów. Wówczas on będzie bezpieczny w takim miejscu, w którym po prostu nie ma dostępu do tych, że zwierzęta nie mają do niego dostępu. Także dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie tutaj z Playa San Marcos i do widzenia.